Siemaneczku, ponieważ ta wczorajsza czy przedwczorajsza aktualizacja Xboxa Playa chyba też poprawiła tu czyszczenie sesji publicznej na sesję solo. Ten tu już pokazuje ustawienia sieci, testuj tryb translatora NAT, nie wyrzuca nikogo z sesji, już tam ludzie trąbią, że nie działa, nie ma sposobu na wyczyszczenie sesji, a tu pokażę, że jest ten sposób. Takie tam pierdolenie, że nie ma sposobu, to jest głupota. Trafa sprawdzanie internetu, fake NAT wykryto, ja mam tam podwójny, miesza z tym. No nadal, nikogo nie wyczyściło, nie wyrzuciło sesji. Tu potrzebujemy do tego tylko netcata. Nie wiem, czy potrzebna wersja Pro, ja akurat korzystam z Pro, tam tydzień kosztuje niecałe 5 zeta, a miesiąc chyba 14 czy 15, no groszowe sprawy to są bynajmniej. No i tutaj tak, potrzebujemy netcata, szukamy po adresie IP swojej konsoli, jak znajdziemy, po prostu łapiemy to okienko, przenosimy na lewą stronę. Bang. Liczymy sobie spokojnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przenosimy te okienko tego Xboxa naszego z powrotem na swoje miejsce. Netcat już jest nam w tym momencie niepotrzebny, a nad minimapą po chwili pokazuje nam się, że wszyscy opuszczają sesję. Także jest to sposób, można sobie dalej robić paczki do magazynu, zasobu do bunkra czy cokolwiek. Na PS4 akurat tego nie sprawdzałem, ale PS4 zawsze może sobie zmienić. MTU też ma solo sesję publiczną. Także jest sposób na solo publiczną sesję. Można, można. Pozdrawiam. Elo. Okay.